serdecznie. Witam Alicję. Widzę, że na razie jesteśmy same, ale myślę, że za niedługo ktoś do nas dołączy. Na wątek bardzo proste, techniczne pytanie. Alicja, jeżeli jesteś tam po drugiej stronie, trochę jak z Alicją w Krainie Czarów, powiedz mi, czy mnie słychać, czy mnie widać, chociaż widać to niekoniecznie, ale czy mnie słychać? Jeżeli jesteś w stanie, to napisz coś na czacie. Okej. Widzę, że Alicja coś pisze. Świetnie, bardzo się cieszę. W takim razie zaczynamy. Tak jak mówię, myślę, że część osób do nas jeszcze dołączy. Witam serdecznie raz jeszcze oficjalnie na webinarze poświęconym, zorganizowanym dla Was. Alicja, powiedz mi jeszcze, z jakiej miejscowości jesteś? Być może będę wiedziała. Jak jest taka możliwość, to proszę napisz. Reska. No niestety nic to nie mówi, ale wszystko przede mną. Może kiedyś tam zawitam. Mam nadzieję, że u Was lepsza pogoda, bo u nas cały czas spadało wczoraj i dzisiaj tak trochę pochmurnie, ale myślę, że to jest idealna pogoda właśnie, żeby usiąść przed komputerem. Teraz tak, spróbujmy na początek. Dzisiaj webinar będzie poświęcony w programie Scratch, więc musimy się nieco przygotować. Po pierwsze, rozumie Alicja, że jesteś przed komputerem. Potrzebne jest uruchomienie programu Scratch, ewentualnie albo w wersji online, albo jeżeli masz zainstalowany na komputerze. Czy masz uruchomionego Scratcha? Okej. Alicja, to w takim razie prośba. Jeżeli nie masz zainstalowanego, to prosiłabym, żebyś weszła w stronę, którą właśnie Ci przysłałam i tam z tej strony online będziesz mogła tworzyć. Zaraz pokażę, jak podglądać jakby dwa okienka naraz, bo to będzie fajnie, jakbyś patrzyła na to, co ja robię i jednocześnie wykonywała to w programie. Umówmy się, że ja chwilkę daj znać, czy program będzie uruchomiony. Gdyby tam, Alicja, coś się działo i coś nie uruchamiało się, to napisz również. Będziemy próbować to ogarniać. A jeżeli uruchomi, to również daj znać. OK, czekam na sygnał. To ja może w tym oczekiwaniu jeszcze dwa słowa powiem odnośnie troszkę organizacji dnia dzisiejszego. Mamy spotkanie przewidziane do godziny 12, takie spotkanie czysto warsztatowe, kiedy będziemy próbować zaprzyjaźniać się ze Scratchem i z odpowiednimi bloczkami. Zaraz o nich więcej powiem.
Natomiast od godziny 12 do godziny 13 jestem do dyspozycji wszystkich, którzy się pojawią tutaj na naszym webinarze. Możemy wspólny projekt. Będę odpowiadała na pytania, więc tylko takie się pojawi, to pisz proszę i zaraz będziemy to wyjaśniać. Dobrze, to jeszcze raz chciałam podkreślić, że widzimy się w ramach projektu. Spokojnie, Alicja. Jestem cierpliwą osobą, tak mówią, więc oprócz męża, mąż tak nie uważa, ale spokojnie, umawiamy się, że jeżeli jesteś za szybko albo trzeba powtórzyć, to jestem cała dla ciebie, więc po prostu mów, pisz, a ja będę to robić. No to dobrze. Odnośnie tego dnia, jak mówiłam, do 12 godziny, dzisiaj uruchomimy skrycza, pokażę ci, jak ograć, żeby było widać dwa okna na twoim komputerze. Dzisiaj pobawimy się trochę w tak zwane krokodylki, zaraz wyjaśnię, na czym one polegają, ale spokojnie, to będzie praca od podstaw, więc kroczek po kroczku będziemy sobie każdy projekt zapisywać na twoim komputerze, tak żebyś miała do wykorzystania z dziećmi. Planujemy mniej więcej w połowie taką króciutką przerwę techniczną. To jest 5-10-15 minut. Taka przerwa pod... To dobra herbata, woda, ewentualnie kawa. Myślę, że w trakcie można lecieć po coś cieplejszego. Ale to się dogadamy, w którym momencie i ile minut. Nie ma najmniejszego problemu. No i na końcu, tak jak powiedziałam, po godzinie 12 pytania-odpowiedzi, jeżeli takie będą też potrzebne. Alicja, to ja w takim razie pokazuję nie tylko loży, dzisiaj będziemy mówić. Dzisiaj próbujemy oswoić się z krokodylkami. Krokodylki, ja nawet sobie pozwoliłam zęby dorysować do jednego z nich. Przyjazne krokodylki, ale krokodylki dlatego, że one coś będą płykać, płykać inne bloczki. I dzieciaki łatwiej kojarzą, że to są krokodylki. Te krokodylki bardzo często, że tak powiem, wykorzystujesz na pewno na macie mistrzów kodowania. Tam jest bardzo dużo gier zabaw, gdzie tak naprawdę są warunki. Jeżeli czerwony, to coś tam. Jeżeli piątka, to znowu jakieś działanie wykonujemy. A jeżeli to nie jest piątka, czyli w przeciwnym razie, musimy zrobić coś innego. Dlatego tak naprawdę wszystko pojawia się już na macie, a dzisiaj spróbujemy to wykorzystać w programie Scratch. Natomiast tak, ja mam takie założenie, że dzieciaki przede wszystkim lubią bardzo proste, krótkie projekty, które są efektowne i które widać już natychmiast, bo one są możliwe. Więc postaramy się dzisiaj troszkę po prostu pobawić tymi krokodylkami. Nie będziemy tego ubierać w jakieś dodatkowe zadania dydaktyczne, chociaż wspomnę dwa słowa, w jaki sposób będzie można to też również wykorzystać. Tak, żeby stało się gdzieś w przyszłości praktyczne, ale myślę, że najpierw dzieciaki muszą się z tym oswoić po kolei, a dopiero potem wkładać trochę więcej tych aktywności, tak jak powiedziałam, aktywności dydaktycznych. Jeszcze jedna zasada, coś o czym za chwilę będziemy to wszystko testować spokojnie, tylko to jest bardzo ważna sprawa. Przed chwilą widziałam. Nasze krokodylki mają takie pola i to są takie sześcioty, tak jak tutaj widać, albo są kółeczka i w te pola no, można wkładać innego rodzaju bloczki, pewne warunki. I teraz zobaczmy, że jeżeli taki bloczek próbujemy umieścić z prawej strony, to zobacz, czy będzie trudność złapania tego bloczka. Ale kiedy ten bloczek próbujemy ułożyć z lewej strony, to zaczyna się ta rameczka na dole podświetlać i w tym momencie wystarczy puścić ten niebieski blok
ja wskoczę na swoje miejsce. Zaraz to będziemy testować. Bardzo ważna sprawa, jak trzeba pamiętać. Alicja, powiedz mi jeszcze, jakich uczniów masz, to znaczy, która to jest klasa? Jasne. Więc dodatkowe wyzwanie, ponieważ pierwszaki, no koniec klasy pierwszej, więc myślę, że spokojnie czytają, ale różne dzieci mogą być i różnie mogą sobie z tym radzić. Dlatego ja podpowiem właśnie, jak ja pracowałam z pierwszoklasistami na Scratchu, a robiłam to, więc myślę, że spokojnie uda nam się to zrobić. Będziemy bazować przede wszystkim na kolorach, będziemy liczyć, które to są bloczki, a przy okazji dzieciaki będą próbowały zapisywać, będą próbowały odczytywać też to, co znajduje się na tych bloczkach, jednocześnie jakby ćwicząc. Więc myślę, że będzie spokojnie, a ja też wiem, jak bardzo dostosować teraz zadania, tak żeby było Ci łatwiej z dzieciakami to zrobić. No dobrze, no to Ala, zacznij. Ja w tym momencie i również już minęłaś w programie zobaczyć mojego Scratcha i proszę potwierdź, czy widzisz mojego Scratcha. Ja mam otworzonego Scratcha z wersji offline, czyli zainstalowanego, natomiast Ty masz wersję online i zaraz Ci pokażę, jak będą widoczne oba okienka. Daj znać, czy widzisz mojego Scratcha teraz. Świetnie, dobra. I teraz popatrz, Alicja. Zrobię jeszcze takim, uruchomię, o, dobra. Popatrz, teraz powinnaś widzieć cały mój pulpit. Widzimy małe okienko jedno. Powinnaś widzieć mój program Click Meeting. I teraz jak sobie poradzić z tym, żeby dwa okna były naraz widzialne? Chwyciłam sobie okienko mojego snagu, górny pasek, dzięki czemu okienko ruszać. Oczywiście trochę je zmniejszyłam za pomocą symbolu. I teraz zobacz, jeżeli chwytam to okienko, to przeciągam na przykład na prawą stronę i nie puszczam, ale ciągnę tak długo, aż mi się taka poświata na połowie pojawi. Puszczam i w tym momencie po okna już mam mój program Scratch, a drugie okno to sobie wybieram to, które chcę widoczne. Czyli no, Ty będziesz chciała widzieć swój program Click Meeting i teraz daj znać, czy udało się to zrobić. Ja wracam do swojego. Daj Ala znać, czy się udało to zrobić. Oczywiście myślę, że nie masz nic, się tak zwracam bezpośrednio, ale będzie nam łatwiej, więc jeżeli będziesz o coś pytać, to śmiało. Daj znać, Alicja, czy będą te dwa okienka widoczne. Jeżeli coś powtórzyć, śmiało pytaj. Spokojnie, spróbuj. Jeśli się nie uda, to od razu daj znać. Pokażę raz jeszcze.
Jak idzie Ala? Czy coś pomóc może? Na spokojnie czekam. Daj znać, proszę, kiedy uda się lub się nie uda. I jak? Czy możemy iść dalej? No dobrze, ale mam nadzieję, że wszystko w miarę działa. I ja wracam do ekranu mojego Scratcha. Zmniejszyć okna. Dobra. Alicja, jeżeli widzisz swój program, ty masz przeglądarkę internetową otworzoną, więc w prawym górnym rogu masz trzy ikony. Rytmik, kwadrat i krzyżyk. A więc kliknij na te kwadraciki i daj mi znać, czy okienko udało się zmniejszyć. Zrobimy to krok po kroku. Kwadraciki w prawym górnym rogu. I to okienko powinno być mniejsze. Nie ma znaczenia, ponieważ za chwilę ono i tak się dopasuje do połowy naszego ekranu. Ala, czy udało się zmniejszyć okienko za pomocą tej ikonki? I kwadracik trzeba nacisnąć. Czy udało się zmniejszyć? Jeżeli się udało zmniejszyć. O, coś piszesz? Świetnie. To teraz pytanie, ale masz pomniejszone. To teraz chwytamy za górną. Ciągnę, ciągnę, nie przejmuj się, że kursor mi zaraz zniknie. I jak ciągnę maksymalnie, to nagle pojawi się taka poświata na połowie ekranu. Wystarczy puścić. I wtedy połowa mojego ekranu już jest programem Scratch w tym momencie, a na drugiej połowie będziesz miała prawdopodobnie uruchomione swoje okna, więc klik w którym mnie widzisz i w którym możemy też rozmawiać. I czekam znowu spokojnie na sygnał od ciebie, jak poszło.
Okej, jeszcze raz, Alicja. Dobrze, jesteśmy na E3, swoje okienko i widać je już troszkę mniejsze, więc staramy się chwycić za tą listewkę na górze, taką małą listeweczkę. Jak chwycimy klawiszem myszki, mogę moim oknem ruszać. I wtedy, trzymając cały czas to oko, przeciągam myszką na prawą stronę, trzymam, trzymam, aż. Faktycznie moja kamera co jakiś czas się wyłącza. Mam nadzieję, że było słychać. Napisz proszę, jak wygląda sprawa u ciebie, tylko spokojnie. Nie spieszamy czas. Alicja, rozumiem, że powiedziałaś, że jeszcze nie robiłaś nic w Scratchu, czyli że również, no jak nic, no to z dzieciakami również nic, prawda? Czyli to będą też pierwsze kroki nie tylko dla ciebie, ale dla twoich pociech z pierwszej klasy. Jeżeli tak jest, no to potwierdź. Być może dzieciaki twoje już gdzieś widziały Scratcha, coś na nim robiły. Może ktoś chodził na jakieś zajęcia dodatkowe. Różnie bywa. I może chwalą się właśnie, że znają. To fajnie, bo mogą troszkę ułatwić nam. Juniora. No to troszkę ułatwia również, bo bloczki są nieco podobne, kolory są również nieco podobne, tylko tyle, że my tu nie mamy piktogramów, obrazków, mamy tekst, ale myślę, że właściwie to dobrze, że mi to podsunęłaś, bo ja będę starała się również odnosić do Scratcha Juniora, tak żeby tobie było łatwiej przekazać to swoim podopiecznym. Dobrze, to Alicja, powiedz mi, czy widzisz te dwa okienka i czy możemy zacząć pracować? Czyli po jednej stronie zmniejszyłaś, a teraz musisz je chwycić. Czy chwyciłaś i przeciągnęłaś stronę? Tak jak u mnie. Jeszcze raz. Jest mniejsze okienko. Świetnie. Czy to znaczy, że już widzisz i mnie, i widzisz swojego skrecza? Czy potwierdzasz? Świetnie, brawo. Dobrze, no to teraz powinnaś widzieć, w moim oknie powinnaś widzieć mojego skrecza. Ja ruszę kotem, żebyś wiedziała, że to jest moje okno. Czy coś tam się u ciebie zaczyna pojawiać? Jest, świetnie. Alicja, no to zaczynamy. Zacznijmy od bardzo prostych rzeczy. Skoro mówiliśmy o Scratchu Juniorze, to Scratch Junior miał żółtą kategorię i ta żółta kategoria była odpowiedzialna za początek zabawy. Czyli to było to takie bloczki zaokrąglone. U nas ta kategoria to jest kategoria taka ciemny brązowy kolor i nazywa się zdarzenia. Więc wybieramy sobie na środeczku zdarzenia. Mam nadzieję, że twój Scratch jest również w języku polskim. Jeżeli nie,
to trzeba będzie to zmienić. Jeżeli się okaże, że na lekcji uruchomi się w innym języku, to również chciałabym pokazać, gdzie to zmienić. Na górze koło takiego pomarańczowego napisu lewy górny róg, scratch, jest kula ziemska. Pod kulą ziemską kryją się wszystkie właściwie języki świata, więc jak ktoś ma ochotę nawet w chińskim, to bardzo proszę. One są ułożone alfabetycznie, więc tu wystarczy znaleźć polski. Natomiast czasami nawet dzieci w starszych klasach, trzecia już mi się zdarzyło, że uczniowie wybierali sobie angielski, to szczególnie ci zaawansowani, którzy gdzieś tam szperają i szukają nowych programów, a tam najczęściej używany jest język angielski, więc właściwie to wszystko przed nimi. No dobrze, no to teraz kilka słów o samym Scratchu, Ala. Kotka mam na czymś, co się nazywa sceną. To jest dokładnie tak jak w Wimiorze, jest białe pole, gdzie pojawiają się postacie, to również nazywa się sceną. Pod spodem, pod tym kotkiem, mam okienko, gdzie będę sobie umieszczać duszki. Duszki, no to takie postacie, jak w Scratchu i Wimiorze, ale równie dobrze będę mogła mojemu kotkowi tutaj zmieniać tło. I to tło znajduje się, popatrz na dole, jest napis scena. Będziemy sobie to tło zrobić. Będziemy to robić, więc krok po kroczku, i ja tylko tak obrazowo chcę Ci pokazać, jak wygląda sam program. No i środek bardzo ważny, środek o nazwie skrypty, gdzie mamy różne kategorie. Kategorie są kolorystyczne, będziemy tych kolorów trzymać, było łatwo. Oczywiście nie wszystkie bloczki będziemy opanowywać, bo będziemy musieli to zrobić stopniowo. No i zaczynamy od pierwszego zdarzenia. I teraz zobacz, po prawej stronie mamy bardzo dużo wolnego pola. I to jest takie pole jak w Scratchu Juniorze na samym dole. Czyli będziemy tutaj właśnie łączyć nasze bloczki. Zacznijmy od prostego bloczka, najprostszego, czyli zielonej flagi. Przeciągam na lewą stronę, ja powiększę jeszcze. Tak przy okazji, Alicja, prawy dolny róg. Masz plusik i minusik. Jeżeli pracujesz z dziećmi i masz taką możliwość z tablicą multimedialną, to fajnie jest to powiększać, żeby było bardziej widoczne. Dobrze. Alicja, tak co jakiś czas będę kontrolnie pytać, czy wszystko na razie jest widoczne, czytelne, czy mnie słychać dobrze. Potwierdź lub zaprzecz, proszę, daj znać. Jest ok, tak? Wszystko ok, świetnie. Dobrze. No to zacznijmy taki prościutki programik. Kiedy klikniemy zieloną flagę, chciałabym, żeby mój kot po prostu chodził sobie od brzegu do brzegu. W momencie uruchomienia programu nasz kot stoi na środku sceny. I ja do tego też się będę czasami odwoływać. To też warto tutaj dzieciaczkom mówić. Tutaj mamy układ współrzędnych, ale tu mamy układ współrzędnych z czterema ćwiartkami, gdzie są wartości ujemne również. Więc trudno dzieciakom w ogóle tłumaczyć na tym etapie, co to jest układ współrzędnych. Ale dobrze jest się odnieść im do maty i powiedzieć, że to jest coś takiego jak A5 na macie na przykład, albo B7 na macie. Jestem przekonana, że pewne graficzne dyktanda robiliście, układaliście na pewno kolorowe obrazki. I tu jest, który będzie miał pozycję zamiast A7, to on ma taką pozycję 0,0, czyli będziemy używać samych liczb. Ale one tego nie muszą wiedzieć. My przy okazji o tym opowiadamy, żeby gdzieś tam oswajały się z tą terminologią. Natomiast warto im pokazać w prawym górnym rogu, popatrzmy, aż tutaj takiego malutkiego kotka, i pod kotkiem są takie tajemnicze liczby X, Y. My wiemy, co one oznaczają. Dzieci nie muszą znowu. I to są takie właśnie liczby, które odpowiadają miejscu, w którym stoi akurat ten kotek. U ciebie prawdopodobnie jest 0,0, ponieważ ja ruszyłam moim kotkiem, więc on już nie jest idealnie w punkcie 0,0. Mój akurat ma takie współrzędne, ale to nie ma w tym momencie znaczenia. No dobrze, zróbmy pierwszy bardzo prosty test, czyli wprawimy mojego kotka w ruch. A skoro ruch, to tak jak w Scratchu Juniorze,
to była kategoria niebieska, więc klikamy w kategorię LOR i pierwszy bloczek, który się znajduje, przeciągam również na prawą stronę, ale jeszcze nie będę łączyć. Można w tym momencie z dzieciom pokazać, one muszą przetestować, one muszą uwierzyć, że tak jest. Spróbować połączyć, że jak zbliżam sobie bloczkiem do bloczka, podobnie jak w juniorze, zaczyna mi się podświetlać, jak puszczę, to te bloczki się będą łączyły ze sobą. Żeby odpiąć, podobnie jak w juniorze, na pewno już doszły do tego i testowały, że nie mogą usunąć żadnego bloczka ze środeczka, tylko muszą odpinać te, które się znajdowały z tyłu. U nas się będą znajdowały pod spodem. No dobrze, to ja chcę, żeby mój kot się przeszedł 10 kroków i on będzie sobie szedł cały czas w swoim kierunku, ale ponieważ moja scena ma brzegi. W juniorze było tak, że kotek jak doszedł do sceny, do kony, to tak naprawdę teleportował się z drugiej strony. Tu niestety tak nie jest. Tu kotek jak dojdzie do ściany, to się zatrzyma jak na ścianie. Nie jest w stanie przez nią przejść. Dlatego można jeszcze tutaj dołączyć jeden bloczek. I teraz uwaga, liczymy od dołu. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty od dołu bloczek, który się nazywa. Jeżeli na brzegu, odbij się. I te dwa bloczki spróbujemy ze sobą połączyć najpierw. Już mam dwa bloczki, które będą odpowiedzialne za poruszanie się. Czyli idziemy sobie 10 kroczków, jeżeli na brzegu odbijamy się. No dobrze, no ale właściwie to przetestujmy i zobaczmy. Podłączymy te bloczki, mam trzy bloczki. Teraz uruchamiam zieloną flagę. Zieloną flagę, która się znajduje nad sceną, dokładnie tak jak w Scratchu Juniorze. Więc uwaga, uruchamiam zieloną flagę. Co się stało? No, kot drgnął, czyli przeszedł 10 kroczków. To też jest fajne, oni zresztą za chwilę pokażę Ci, jak mogą testować, co to jest te 10 kroczków, że to 10 kroczków jest bardzo mało. Nacisnę jeszcze raz. O, czyli tak naprawdę mój kot będzie szedł tylko wtedy, jak ja nacisnę zieloną flagę, a ja nie chcę, żeby tak było. Ja bym chciała, żeby mój kot chodził zawsze. I teraz popatrzmy, co robi. Odsuwamy sobie dwa bloczki na dół i wchodzimy w krokodyle. Krokodyle był kolor pomarańczowy, prawda? Więc wchodzimy w kategorię pomarańczową. I tutaj, o ile akurat miałaś czas wtedy zerknąć na prezentację, tutaj pojawiają się właśnie te nasze krokodylki, które spróbujemy dzisiaj przetestować na jakimś tam etapie. No i teraz właściwie można się zastanawiać, który krokodyl wybrać. No ja bym chciała, żeby mój kot cały czas, jak działa program, chodził. Więc wybieram krokodylka trzeciego, raz, dwa, trzy, trzeci bloczek od góry. Trzeci bloczek i on się nazywa zawsze. To jest taki krokodyl. Ja na razie położę wszystkie rzeczy koło siebie i teraz musimy pokazać dzieciom, że te krokodyle mają swoją paszczę, ale tak naprawdę ona jest dość mała. No to ciekawe, czy się uda nam zmieścić tam te dwa bloczki niebieskie, więc chwytamy za pierwszy. I próbujemy tutaj wciskać, o, jest podświetlenie, to znaczy, że dobrze, puszczam. I u mnie już wskoczyło. Daj znać, czy u Ciebie też wskoczyło. No i teraz zapewne, jak się domyślasz, trzeba chwycić całego krokodyla i przypiąć do zielonej flagi. Świetnie. No to co, uruchamiamy start. O, właśnie, świetnie. Efekt jest na chwilę obecną taki, ale to jest bardzo dobry efekt, ponieważ na tym efekcie od razu przetestujesz kilka rzeczy, które jest bardzo ważne w programie Scratch. No, po pierwsze, ten kot trochę nam tutaj za szybko chodzi, prawda? Chciałabym zwolnić, chociaż dzieciaki raczej nie zwalniają, tylko wręcz odwrotnie przyspieszają. Ale nie szkodzi, to przetestujemy wszystko. Więc pierwsza rzecz. Zatrzymam sobie może, właśnie. To jest fajne, bo
uczyć dzieciaków, że poprawiać skrypty zatrzymuje, czyli czerwone kółko na górze. Kot się na chwilkę zatrzymał. I teraz uwaga, poprawiam. Jeżeli chodzi o prędkość, to jest przesuwanie się o 10 kroczków. I to przesuwanie się, czyli mienie tych kroczków co 10, jak widziałaś, jest dość szybkie. Więc żeby zwolnić, trzeba napisać mniej. To dajmy ile, przetestujmy trójkę. Mamy zieloną flagę i teraz zobaczmy. Już się zaczyna dziać fajnie, bo im wolniej kot się porusza, tym my bardziej widzimy to, że on w pewnym momencie, jak się odbija od ściany, idzie do góry nogami, idzie na głowie, co jest bardzo nienaturalne dla tego kota. No to spróbujmy poprawić właśnie to chodzenie. I teraz pod sceną, na której kot mi chodzi, niech on sobie teraz chodzi cały czas, znajduje się duszek. Mamy jednego duszka, to jest ten kotek. Ten duszek jest aktywny, to znaczy, że on jest w niebieskiej ramce. I przy tej niebieskiej ramce mamy taki symbol i informacja jak w sklepie. No to otwórzmy tą informację i zobaczmy, co tutaj się dzieje. Pierwszą rzeczą, którą również warto się nauczyć, jest nazewnictwo naszych duszków. Możemy je zmienić. One się nazywają bardzo często z języka angielskiego, więc zmarzmy sobie ten napis i napiszmy kot. To będzie pierwsza rzecz. I teraz to, co nas interesuje. Tutaj znajdują się style obrotów. I to jest świetny, prosty skrypt, na których można dzieciom wytłumaczyć, o co chodzi z tym obrotem. Jeśli mówimy o tej strzałeczce, to znaczy, że kot się trochę będzie zachowywał jak wskazówki na tarczy zegara, więc będzie się obracał. Natomiast wybierzmy sobie, zaznaczmy sobie te strzałeczki prawo-lewo. To oznacza, że mój kot będzie albo skierowany w prawo, albo w lewo. Nic poza tym. On już nie będzie chodził mi na głowie. I zobaczmy, że jak ten kotek się porusza, no to zaczyna się to coś fajnego już dziać, tak? Już chodzi tak, jak powinien. Świetnie. Ale teraz idealnie się nam sprawdzi również trzeci element, czyli taka kropeczka. Poprośmy, można poprosić dzieciaki o zaznaczenie tej kropeczki i niech same powiedzą, jaka jest różnica teraz. Co ta kropeczka oznacza? Że ten nasz kot będzie zawsze, cały czas patrzył sobie w stronę prawą. Przy okazji ćwiczymy jeszcze raz kierunki. A do tyłu będzie poruszał się trochę jak tak, nie obróci się. Więc u nas to najbardziej optymalne jest poruszanie się prawo-lewo. Czyli kliknijmy na prawo-lewo i ten skrypt działa w ten sposób. Jest to bardzo prosty skrypt, ale uczy po pierwsze zmiany prędkości. Dzieciaki za chwilę wpiszą tutaj, daję sobie głowę uciąć, że wpiszą tutaj setkę. I co się wtedy zaczyna dziać? No pokazują jak, co to znaczy to 100, że kot zaczyna bardzo szybko lecieć. No dzieciaki za chwilę będą dopisywać zera do tej liczby, bo one uwielbiają duże liczby. Im więcej zer, to spowoduje, że kot stanie się niewidoczny. Dlaczego? Dlatego, że on to robi tak szybko, że nie jesteśmy w stanie nadążyć wzrokiem za ruchem mojego kotka. No to nie wiem, jeszcze raz, piątka była bardzo fajna, zatrzymam. Pamiętajmy, że jeżeli coś nam gdzieś ucieka, ewentualnie jeżeli coś nie działa tak jak powinno, zawsze zatrzymujemy, uruchamiamy zieloną flagę i mój kot gdzieś poszedł daleko. Ok, jeżeli zdarzy się sytuacja, kiedy mój kot, Alicja, czy twój kot też uciekł i go nie widać. Daj znać. Czy u ciebie jest podobna sytuacja? W takim razie to się zdarza bardzo często, ale nie przejmujemy się tym. Musimy sobie z tym poradzić. Zresztą, o, popatrzmy, Alicja, bo my to będziemy wiedzieć, dzieci muszą, ale popatrz, jak tutaj współrzędne się zmieniają. To są współrzędne, które w ogóle nie istnieją na naszym ekranie w tej chwili. Więc co trzeba zrobić? Wchodzimy w ruch. W ruchu wybieram sobie szósty bloczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.
I to jest ten bloczek, mówi mi, idź do moich liczb, tak jak A7, B7. I tutaj w tym bloczku warto znowu zapytać dzieciaków, czy pamiętają, jaki był punkt początkowy, czyli środeczek. Wpisujemy 0,0 i po naciśnięciu kod pojawia dokładnie w tym samym miejscu. Jeżeli twój się już pojawił wcześniej, to super, natomiast pamiętaj o tej prostej sztuczce i przyzwyczajmy dzieci do tego, żeby zawsze wiedziały, co zrobić, jak kota wrócić na scenę. Ok, teraz po uruchomieniu mój kot zaczyna działać. Jeszcze jedna ważna rzecz. Ten blok, który stoi tutaj z boku, on jest niepołączony zresztą. To znaczy, że on teraz nie działa. Ja sobie mogę, popatrzmy, ja mogę kota wysunąć gdzieś tam daleko. I po naciśnięciu na tego bloczka, jak nacisnę dopiero, kot zareaguje na ten bloczek. Ale inaczej na chwilę obecną on nie będzie działał z moim skryptem, bo mój skrypt działa na zieloną flagę. Super. Alicja, mamy pierwszy projekt prosty, który no na pewno z dziećmi z pierwszej klasy zajmie ci sporo czasu. Zresztą jak one zaczną testować prędkość, jak zaczną testować obroty, to naprawdę trochę czasu minie, ale to jest bardzo ważne i trzeba im dać czas, żeby się tym mogły pobawić. Alicja, myślę, że dobrze będzie każdy taki projekt zapisać na twoim komputerze, żebyś po prostu miała to w jednym miejscu i wykorzystywała, więc zróbmy to. Na górze w twoim programie powinno być tak jak u mnie. Przypominam, ja jestem w wersji offline. Ty jesteś w wersji online. Powinien być słowo plik. I teraz w tym pliku u ciebie będzie troszkę inne opcje niż u mnie, ale w twoim pliku powinna się znaleźć taka informacja: pobierz na mój komputer. Daj znać, czy coś takiego jest. Ok, no to kliknij na to, pobierz na mój komputer. Powinno właściwie pojawić okienko dokładnie tak jak u mnie. Nie wiem, czy masz jakieś miejsce do zapisywania tych projektów, ale jeżeli nie masz, to może po prostu zapiszmy je na pulpicie, czyli po lewej stronie wybieram pulpit i bezpośrednio na swoim pulpicie zapisz sobie. Możemy to nazywać, numerując nasze projekty w Scratchu, dobrze? Czyli nazwijmy to projekt 01. Zobaczymy, ile nam się uda dzisiaj stworzyć. I klikamy zapisz. Będziesz wiedziała, że to masz zawsze na pulpicie, a w swoim wolnym czasie będziesz mogła założyć sobie folder i zrobić porządek. Daj znać, jak ty zapiszesz. Zapisałam, świetnie. A skoro zapisane, to wtedy teraz znowu wchodzimy w plik i wybieramy zupełnie nowy. Czyli otwieramy pusty projekt. Jest. Czy mamy pusty? Coś mnie dopadło. Przepraszam. Dobrze, Jeżela. Ty wybierasz z pliku, pobierz na swój komputer i powinno pojawić się takie okienko. Czy widzisz je u siebie również, tak jak moje? Spokojnie, krok po kroku, tylko daj mi znać, czy widzisz takie okienko. Świetnie. I teraz to okienko jest podzielone. Popatrz, na prawo widzisz to, co masz w danym folderze, a na lewo masz miejsce na swoim komputerze, czyli takie szuflady. Przejdź sobie na samą górę, tutaj, jeżeli masz suwaczek, i tutaj gdzieś na górze powinno się znaleźć słowo pulpit. Pulpit, czyli to, co widzisz po uruchomieniu komputera.
bo wtedy łatwiej Ci będzie te projekty znaleźć. Czy masz, czy kliknięty jest pulpit? Ale daj znać, czy widzisz i czy masz tam słowo pulpit i czy kliknięty jest pulpit. On musi być zaznaczony, czyli taki, no na niebiesko jest taki pasek widoczny. Jeżeli... Nie szkodzi, może wyglądać zupełnie inaczej. Sprawdź tylko, czy masz słowo pulpit gdzieś tam. To wszystko zależy od systemu Windowsa, który posiadasz. One się oczywiście różnią ich wyglądem. Poszukaj tam słowo pulpit, tylko tyle i daj znać, czy masz. To jest ważne, żeby wiedzieć, gdzie zapisujemy, bo jak piszesz, nie wiedząc gdzie, to potem się będziesz denerwować, że nie możesz tego odszukać. Dlatego spokojnie zróbmy to tak, żeby było dobrze i żebyś wiedziała, gdzie zapisujemy. Na spokojnie. Ewentualnie jeszcze, Alicja, można sobie tutaj rozwinąć na górze. O. A w tej chwili nie widzę też podglądu. I jak? Czy masz pulpit? Jeżeli nie masz, Ala, to powiedz mi, co tam masz zaznaczone po lewej stronie, bo to będzie mi miejsce docelowe, w którym nasz projekt zostanie zapisany na Twoim komputerze. Przepraszam. I jak Alicja, daj proszę jakąś informację zwrotną. Jak Alicja, ja spokojnie czekam na informacje i jak to wygląda u Ciebie? Ja przepraszam, że tak dopytuję, ale brak informacji no, może świadczyć, że albo Ci się coś zawiesiło, albo pilna sprawa doszła się od komputera. I teraz nie wiem, co mogę robić. Czy mogę robić dalej, czy czekamy? Ale jeszcze raz podkreślę spokojnie, mamy czas, opanujemy to.
Alicja, jesteś? Daj proszę informację, czy jesteś. Okej, uciekło ci to okno zapisywania projektu. Alina, to zróbmy może inaczej. Jeżeli z tym jest problem, to może spróbujmy zrobić jeszcze kilka projektów i pod koniec nauczymy się jeszcze raz. Ewentualnie, jeżeli masz komórkę pod ręką, to mogłabyś zrobić sobie zdjęcie tego skryptu po prostu. Jak się na to zapatrujesz? Czy co robimy? Zapisujemy? Podejmij decyzję, jak wolisz. Możemy jeszcze raz krok po kroku spróbować to zapisać. Nie wiem, o którym okienku mówisz, które ci uciekło. Mam nadzieję, że Scratcha masz. On dalej, ten twój projekt jest tam widoczny. Zdjęcie. Dobra, Alicja. To zrób sobie zdjęcie samego skryptu, czyli tych bloczków pojedynczych. A my spróbujemy jeszcze raz zapisać coś na koniec, dobrze? Bo tak na pewno się przyda. Super. Dobrze. Daj znać, czy możemy przejść do kolejnego obiektu i spróbować poznać kolejnego krokodyla. Ale przyjemność wątpliwa. Nie masz Scratcha, to spokojnie. Alicja, jeżeli nie masz Scratcha, zamknęła ci się przeglądarka, to wejdź jeszcze raz w internet po prostu i wpisz ponownie adres strony, którą ci przesłałam. Po uruchomieniu przeglądarki na górze mamy stwórz przy napisie Scratch. I poczekam znowu spokojnie. Daj znać, jak będzie uruchomiony. Jak uruchomisz sobie okienko, prawdopodobnie znowu będziesz widziała jedno duże okienko, ale myślę, że potrafisz już wykonać kolejny raz tą operację zmniejszania i ustawiania sobie dwóch okienek koło siebie. A jeżeli nie, to podpowiem raz jeszcze, jak to należy zrobić. I czekam na informację, kiedy będziesz gotowa.
Jak tam idzie? Alina, na jakim etapie jesteśmy? Czy możemy zacząć kolejny projekt? Super, fajnie. No to zaczynamy. Alicja, był krokodyl, chciał mówić i tłumaczyć, że ten krokodyl zawsze będzie się pojawiał bardzo często. Zresztą zaraz się przekonasz przy następnym projekcie, ale oprócz krokodylka i zawsze spróbujemy wykorzystać kolejny krokodyl, będzie warunkiem, jeżeli tam. Ale żeby być na to gotowym, musimy sobie przygotować nasz projekt. Czyli zaczynamy, słuchajcie, teraz od sceny. Pod sceną mamy taką malutkie okienko scena i pod tą sceną, po lewej stronie, dobrze widać? Tak, możemy sobie wybrać coś gotowego, ale ja nie chcę gotowego, a mnie interesuje pędzelek, bo ja chciałabym coś narysować. Czyli wybieram pędzelek w scenie. Pędzelek w scenie. I mamy puste tło, na razie jest ono białe i chciałabym zrobić z tego białego tła cztery pola w różnych kolorach. Spróbujmy sobie to podzielić. Wybieram sobie linię. Linia niech będzie koloru czarnego. Mam nadzieję, że jest standardowo. Jeżeli nie, to trzeba wybrać. Może być taka ciemna. I teraz ten mały obszar, który tutaj mamy, spróbujmy przedzielić pionowo na pół i poziomo. Zrobić taką kratkę. I teraz chcę, żeby swoimi uczniami, bo nie zawsze tak jest, ale oni w pierwszej klasie zaczynają chyba od pęta, mi się wydaje. Jakieś tam pierwsze elementy, więc oni będą świetnie sobie radzić z tym. Teraz zróbmy sobie kolorki, no nie wiem, dość jasne kolorki, bo kot po nich będzie chodził, czyli wybieram sobie taki trochę nad czerwonym, taki jasny czerwony i zalewam sobie na przykład to pole. Znowu wybieram sobie jakiś tam jasny zielony, jasny niebieski i niech będzie jasny fioletowy. Czyli mam taką planszę z czterech kolorów. Daj znać, Ala, czy się udało to stworzyć. Czy udało się to stworzyć? Okej, okay, coś z internetem. Czyli jeszcze raz. Wchodzę sobie teraz na. Wybieram sobie pędzelek. Popatrz w tym miejscu. Pędzelek, który się znajduje pod sceną. Tutaj, w tym miejscu. Nie wiem, czy dobrze mój kursor widać. Myszki. Lewa strona, pędzelek. Tym samym sposobem wejdę sobie do programu, który jest troszkę takim odpowiednikiem programu Paint,
który dzieciaki poznają już w klasie pierwszej. I w tym programie za pomocą linii czarnych najlepiej, tutaj na dole możemy wybierać kolory, rysujemy sobie pionową linię i poziomą, czyli dzielimy jeden obszar, mój ekran, na cztery kawałki. Każdy z tych kawałków próbujemy zalać za pomocą wiaderka dowolnym, jasnym kolorem. Czterema różnymi, to jest najważniejsze. One nie muszą być takie same, Alicja, jak u mnie, nie muszą być w tych samych miejscach. To nie ma znaczenia. Każdy z nas będzie miał, może mieć inny wygląd. I teraz daj znać, czy udało się stworzyć taką scenę. Od razu popatrzmy, że na tej mojej scenie, gdzie jest kot, od razu to tło jest już widoczne, czyli kot będzie za chwilę nam spacerował tutaj po tych polach. Jak, Ala, czy mamy tło? Na górze nad rysunkiem masz strzałeczki. Strzałeczka oznacza cofnij. I jest to chyba najprostszy sposób. Chyba, że chcesz wszystko wyczyścić, no to mamy taką opcję. Ale wszystko. A jak chcesz ruch, to najlepiej strzałeczką. I jak tam poszło? Czy udało się? Zaznacza się cała połowa niedźwiadka. Rozumiem, że kolor ci się rozlewa. Alicja, to jeszcze raz krok po kroku. Zobacz, ja usunę moje, dobrze, jeszcze raz. Alicja, ty zrób wyczyść na górze, tutaj gdzie moja myszka, klik, byś miała białą kartkę. Zrób tak i daj znać, że masz białą kartkę. Daj znać, że już masz białą kartkę, czyli dokładnie to, co ja. Zrobimy to jeszcze od początku. Masz, świetnie. Alicja, napisz mi jeszcze, czy ty masz z nami zajęcia komputerowe? Czy może... Alicja, czy ty masz zajęcia ze swoimi uczniami, zajęcia komputerowe? Czy to prowadzi ktoś inny? Rozumiem. Jeżeli masz zajęcia komputerowe, to program Paint jest dla Ciebie jasny. Jeżeli nie masz, to ja już wiem, że... również pokażę Ci krok po kroczku, gdzie
Pytaj dzieciaki, czy one znają to w programie Paint, i zobaczysz, że im się będzie łatwiej po tym posługi porobić się jeszcze raz. Wybieram sobie linię. Linia ma być koloru czarnego. Jeżeli nie jest, to na dole chcę ten czarny. Mniej więcej mam taką grubość linii, ale pod spodem jest suwaczek, tak na przyszłość będziesz mogła zmieniać grubość. My nie zmieniamy teraz. I teraz, Alicja, ważne jest, żeby rysować linię, zaczynając jakby poza kartką, bo jeżeli zaczniesz na białym polu, to może się zdarzyć, tak jak prawdopodobnie przed chwilą, że tam zostanie luka, taka luka, przez którą mysz się przeciśnie. A skoro mysz się przeciśnie, to i kolor by rozpłynie się na większy obszar. Dlatego jeszcze raz rysujemy pionową linię, zaczynając troszeczkę poza białą kartkę. Zacznij już trzymając klawisz myszy na szarym polu i skończ na szarym polu, czyli poza białą kartką. Puść. To samo zrób z poziomą linią. Zacznij na szarym polu i skończ z myszką. Teraz mam pewność, że nie mam dziur. Jak nie mam dziur, to farba mi się nie rozleje, bo wiaderko to jest takie urządzenie, które wypełnia nam, wylewa nam farbę na obszar, który jest zamknięty. Jest zamknięty, to się rozleje nam dalej. To tak jak z wodą czasami. Czy masz taki krzyżyk? Ja. Daj znać. Świetnie. Alicja, to teraz wybieramy wiaderko i spróbuj raz jeszcze każdy element zamalować na jakiś inny, dość jasny kolor. Próbujemy, czy uda się teraz to zrobić. Wystarczy na dole wybierać kolory i klikać w poszczególny obszar. No ten fioletowy u mnie to, tu będzie czerwony, niebieski wezmę sobie. I teraz daj znać, czy udało się zrobić taką szachownicę, małą szachownicę, może to złe słowo? Daj znać, czy się udało. Alicja, jeżeli jesteś w tym miejscu, faktycznie się udało, to że możesz sobie, użyjemy sobie taką szachownicę. Alicja rozumie, że to nie oznacza, że jednak farba się rozlewa. Z liniami trzeba zaczynać na szarym i na szarym kończyć. Czyli jakby poza obszarem roboczym. Obszar roboczy to białe pole, a poza obszarem roboczym. Dobra, ja w takim razie spróbujemy to jeszcze poćwiczyć, ewentualnie ty spróbujesz później, a my sobie inaczej poradzimy. Alicja, wyczyść znowu wszystko na górze. Ja też. Klikamy wyczyść. Czyścimy naszą scenę. Czy masz białą? Alicja, teraz nie wiem, czy masz białą, czy może udało już się tą kratownicę zrobić, bo jeżeli tak, to ja cofnę. Rozumiem, że biała. Ok. To teraz, ale robimy to inaczej. Dobrze. W narzędziach do rysowania jest tam prostokąt. Wybieramy sobie ten prostokąt. I na dole mamy opcję prostokącików. Popatrz. Pierwszy prostokącik będzie pusty w środku.
a drugi będzie pełny, czyli od razu nam będzie malował prostokąt. Ja chcę wybrać ten pełny. Zaznaczam ten pełny i pierwszy niech będzie koloru prawie że czerwony. Wybieram sobie jasny kolor i wystarczy, że nie przejmuj się teraz, że brzegi mogą być białe. To dla nas w tym projekcie nie ma żadnego znaczenia. My chcemy mieć kolorowe kratki, bo na te kratki będzie nam kod reagował. Czyli popatrz, rysuję sobie prostokącik w tym kolorze. Znowu klikam na prostokącik. O, ten muszę zaznaczyć. Klikam sobie z boku, żeby mi tak ładnie wyglądał. Czy mamy? Daj Ala znać, czy jest. Daj Alicja, czy ten pierwszy prostokąt kolorowy powstał? Daj znać. Ok. Alicja, robimy teraz dokładnie z trzema pozostałymi to samo, tylko zmieniamy kolor. Czyli znowu prostokąt. Nie muszą być takie same, nie muszą się stykać, mogą na siebie nachodzić. Dzieci będą tak robiły, dzieci będą się uczyły metodą prób i błędów. Jest jak najbardziej ok. I mamy zaznaczony taki prostokącik tymi kropeczkami, więc muszę kliknąć w białe pole. Teraz mi się zatwierdził i jednocześnie pojawiam, co robimy z kolejnymi. I proszę Alicja, daj mi znać, jak będziesz gotowa z wszystkimi czterema. Mam cztery. Daj znać, jak u ciebie, czy są też cztery. Mamy mieć taki ładny, kolorową kartkę. Ładną. Dzieci lubią projekty, gdzie jest dużo kolorów, gdzie się dużo dzieje. One to bardziej chłoną jednak wzrokiem. Jak Alicja? Czy już mamy taką karteczkę kolorową? Brawo. Alicja, mamy tło. To teraz wracamy sobie do naszego duszka i zobacz, teraz tutaj pod sceną jest zielona scena, to znaczy, że jestem w scenie, a ja chcę wrócić teraz do duszka, czyli klikam na kotka tutaj na dole. O, widzisz, i teraz mi się podświetla kotek, tylko tyle, że mój kotek od razu przechodzi do... Ta zmiana ubrań, trochę taka nasza szafa. Tutaj możemy sobie zmieniać kolory, różne inne rzeczy, jakieś, nie wiem, oko robić innego koloru, wąsy zrobić dłuższe. A my w tym czasie zrobimy sobie mojego kotka, który będzie w czterech kolorach, dokładnie tak, jak jest na scenie. I teraz Alicja, w kostiumie mamy dwa kotki. Zobacz, jeżeli będę klikać na te kotki, i to dzieciakom też można pokazać, kostiumy są między innymi po to, właściwie to przede wszystkim po to, żeby moje postacie można wprawić w ruch. Czyli, że polegają na poruszaniu się. Dlatego uwaga, pierwszy kotek, czyli kostium numer jeden, zostaje, a drugi kotek, jak na niego kliknę, ten z dwójeczką, chcę usunąć. Przy ramce tutaj, popatrz, znajduje się X, więc klikam, usuwam. Mam jednego kotka. Pytanie, czy u ciebie jest jeden?
Świetnie. Teraz, żeby było nam łatwiej, można sobie Alicja. Po prawej, prawy dolny róg. Mamy plusik, minusik, czyli zróbmy tam 10%. Dobrze. Teraz ja mam kostium, czyli mam jeden strój, a mam cztery kolory. Chciałabym mieć te kolorach, które są kolorami na mojej scenie. Jak to robimy? Mamy pierwszego kotka. Ja chciałabym mieć ich cztery. To zróbmy szybciutko cztery kotki. Nad tym kotkiem środkowym, tutaj gdzie jestem, na środeczku, na samej górze znajdują się takie tajemnicze ikony. Jeszcze dzisiaj z nich skorzystamy. Pierwsza to jest stempelek, czyli duplikuj, czyli inaczej kopiuj. Wybieram ten stempelek, klikam, on jest zaznaczony. W momencie moja myszka zmieniła wygląd ze strzałki na stempel. I teraz popatrz, Alicja, ale to jest ważne, w którym miejscu. Na tego kotka, który się tutaj znajduje. Klikam raz i już mam dwa. Czynność powtarzam tyle razy, żeby mieć w sumie cztery koty. Czyli znowu stempel. Nie ma znaczenia, na którego kotka nacisnę stempelkiem, bo one są takie same. Więc następny i następny. Mam cztery takie same koty. Alicja, czekam i mam pytanie, a czy... Jak tam, Alicja? Masz, świetnie. No to zaczynamy i żeby się nie pogubić, te kotki mają swoje numerki. Ten jest pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. No to zacznijmy od kotka pierwszego. Chciałabym tak na scenie, więc teraz ja nie wiem, jakie ty masz kolory na scenie, być może inny. Ja zacznę od niebieskiego, a ty jaki chcesz? I popatrz, co mamy zrobić z tym kotkiem. Po prawej stronie jest znowu wiadereczko. Tutaj mamy opcje graficzne i jest wiadereczko. Klikam to wiadereczko, ale chciałabym wybrać kolor dokładnie taki, jak jest na scenie. I teraz uwaga, uczulamy dzieci. Wybór. Czekaj, zobaczę, czy da się tutaj pobrać. Nie da się. Dobra, czyli jeszcze raz wiadereczko, Alicja, i ponieważ nie zmieniałam palety kolorów, więc będę wiedziała, który kolor wybieram. Ok, kolor. Tylko bardzo trzeba uważać, bo nie wiem, czy dobrze widać. Teraz najechałam na czarną linię. Nie chcę na czarnej linii. Chcę wypełnić środek kotka, czyli czarne linie znajdują, a klikam tylko tam, żeby tańczowe zamienić na niebieskie. I teraz pytanie, czy się udało, Alicja, przynajmniej jednego kota zamalować na kolor. Jeżeli się udało, to zresztą pójdzie już bardzo prosto. Daj znać, czy się udało. Okej, Alicja, czyli ja już rozumiem. Dobrze, to jeszcze raz. Ty masz cztery kotki, ja już cztery kotki, tak jak ja teraz na scenie, prawda?
Potwierdź teraz. Alicja, czy twoje kotki daj znać? Czy Alicja, czy teraz u mnie na scenie są dokładnie cztery koty, tak jak u ciebie? Czy o to chodzi? Słychać albo rozciągać, po prostu przeciągać, gdzie tylko chce. Czy udało ci się ją rozdzielić, te koty? I czy widzisz teraz cztery koty na scenie kolorowej? W jednej ramce wszystkie cztery. Alicja, a powiedz mi, pod napisem duszki, tu gdzie teraz klikam, ile widzisz kotków? Ile ty masz kotków? Nie, ile widzisz u mnie? U mnie widać cztery. A ile ty tutaj masz? Tutaj pod napisem, pod sceną, gdzie jest napis duszki. Ja to cały czas klikam w tym miejscu. Jedna ramka, czyli jeden kop. I w tym kocie cztery koty, tak? Dobra, to jeszcze raz. Kroczek po kroku. Alicja, na górze, na środku, na górze mam takie zakładki. Skrypt, kostiumy. Wejdź do skrypty. Tu możesz coś mieć, ale możesz mieć puste. Właściwie to my mamy jeszcze puste, więc będzie puste. Wejdź w skrypty. Masz. Nie musisz dodawać nowych duszków. Ja cię zrozumiałam, że masz cztery koty. Uwaga. Już pokazuję ci, jak to wygląda.
dodać? Proszę bardzo, to ma wyglądać tak. Jest jeden kod na Jeszcze raz, Alita, powiedz kolorową scenę. Na scenie jeden jego kolor jest teraz nieważny. I pod sceną też jest jeden kotek. W skryptach po prawej stronie jest pusto. Czy teraz mnie było słychać? Jeżeli coś jeszcze będzie uciekać, cały czas proś o powtórzenie. Mówimy tak, bo nie rozumiem, jak wygląda u Ciebie teraz. Na górze, sprawdźmy, zróbmy coś takiego. Na górze mamy nożyczki. Po kliknięciu nożyczek, to jest po prostu usuwanie. Jak najedziesz na postać i klikniesz nożyczkami, to usuniesz. I daj znać, jeżeli pomoże, usuniemy kota całkowicie i dodamy na nowo kota. Przy okazji, bo jeszcze dzisiaj nie dodawaliśmy duszków, nauczymy się dodawać nowe postacie. Wszystkie koty. Dobra, Ala, nie ma problemu. Czyli potwierdź, czy twój ekran nie wygląda tak jak mój. Mam tylko scenę, nie mam żadnego kota. Potwierdź, Alicja, czy wygląda u Ciebie dokładnie tak jak u mnie? Tylko scena kolorowa, nie mam żadnego kota. Świetnie. Alicja, to teraz można będzie coś wybrać również z komputera, czyli jakiś obrazek, który mam zapisany, lub zrobić sobie lub komuś innemu zdjęcie albo jakiejś postaci i wprowadzić jako duszka. Ty z pierwszymi klasami nie będziesz wykorzystywała tych opcji. Wykorzystasz gotową bibliotekę, czyli naszego krasnala. Klikam na mojego krasnala i powinna się otworzyć biblioteka z różnymi przedmiotami, postaciami. Tego jest tutaj sporo. Z boku, po lewej stronie kategorie. Dobrze jest dzieciakom to uświadomić, bo jak chcemy, żeby znalazły jakieś zwierzę, to wchodzimy w kategorię zwierzę. I tego teraz jest troszkę mniej. Możemy łatwo tutaj znaleźć kota, którym chcemy ją pobawić. Oczywiście, jak pozwolisz dzieciom wybrać postać, to tak naprawdę każdy wybierze, co tylko chce, czyli będzie miał inną.
No to co, wracamy do naszego kota, chociaż korci czasami wybrać coś innego. Ja? Czy chcesz inną postać? Będziemy zmieniać jej kolor, więc dobrze byłoby, żeby to była taka postać w jednym kolorze. Na co się decydujemy, Alicja? Kota, proszę. No to wybieramy i teraz uwaga, albo na tego kotka klikasz kilka razy, ewentualnie raz i na dole mamy OK. Nasz kot, pomarańczowy kot, znowu trafia do naszego projektu. Czy masz kota w projekcie? Świetnie. Teraz Alicja. Jesteśmy w skryptach. Tutaj na środeczku widać bloczki. To jest informacja, jestem w skrypcie. To ja teraz muszę zmienić skrypt na kostiumy. Tam moje kostiumy. W kostiumach mam dwa kotki. Jak będę klikać je na zmianę, to będzie widoczny jakby ich ruch. Ja nie chcę teraz, żeby mi chodziły, ja chcę, żeby zmieniały kolory. Czyli uwaga, klikam na tego drugiego i muszę go tutaj stąd usunąć, z tego środeczka, za pomocą krzyżyka, który się znajduje na tej niebieskiej rameczce dookoła. Czy na razie jest OK? Usuwam i zostawiam kod. Czy jesteś dokładnie w miejscu, co ja. Świetnie. Mamy jedna. Tak jak powiedziałam, ale mam cztery kolory, to chcę cztery koty. No więc na górnym paseczku, gdzie był mój stempelek, klikam stempelek i teraz uwaga, żeby znowu nam się kotka, który jest tutaj po środeczku, ja cały czas jeszcze nie klikam, a ruszam myszką, to jest ten malutki kotek w niebieskiej ramce na środeczku, prawie na środeczku. I teraz tego kotka trzeba kliknąć raz. Czy masz dwa koty? Czy masz na pośrodku, mniej więcej pośrodku, dwa koty? Daj znać, czy masz dwa koty na środku. Na środku, nie na scenie. Widać tylko. I tym stempelkiem trzeba najechać tutaj na tego kotka. Pokazuje jak ruszka. Tu, w tym miejscu, cały czas ruszam, kliknij na niego i powinny pojawić się dwa. Pamiętajmy, jestem w kostiumach. Popatrz, kostiumy. I daj znać, czy w tych... Chodzi mi o jednego kota. Cały czas w programie mam jednego kotka, tylko że ja będę miała dla niego różne ubranka, różne kostiumy. Jeszcze raz,
Kostium. Jesteś w zakładce kostium. Tutaj. Nie skrypt. Skrypt wygląda tak. Muszę wejść w kostiumy. I tu musi być. Nasz projekt będzie polegał na tym, że jeżeli kot wejdzie na zielone pole, to damy mu taki komunikat. Jeżeli jesteś na zielonym polu, to zmień swoje ubranko na zielone. Chodzi o to, żeby dzieciaki też wizualnie zobaczyły, jak działa ten krokodyl, warunek jeżeli. I jeszcze raz, Alicja. Kostiumy, im jest jeden kotek. Czy to jest? Alicja, nie wiem, czy mnie słychać. Jeszcze raz. Jestem w kostiumach. I w kostiumach chcę mieć jednego kotka. Drugiego można usunąć za pomocą krzyżyka, który jest obok. Nic więcej na razie nie mam. Mnie słychać, Ala? Alicja, czy mnie słychać? Może coś się znowu zacięło. Podglądam swoją sieć, u mnie jest ok. Alicja, i jak? Nie kopiuje stempel? Dobra, Alicja, skoro stempel nie działa, najeźdź na tego kotka, który jest prawie po środku. Naciśnij prawy klawisz, prawy, i zobacz, czy pojawiają się takie opcje, w których jest między innymi duplikuj. Jeżeli tak, to kliknij to duplikuj i powinny być już dwa koty. I daj znać, czy udało się to zrobić. Więc uwaga, niech będzie ten mój, nie wiem, niebieski. Wybieram wiaderko, tym razem je mam po prawej. To jest, nie wiem, ale warto wiedzieć, czasami coś się, czasami narzędzia pojawiają się po lewej, czasami po prawej, a to wszystko zależy. I teraz, Ala, wybieramy sobie. Brawo, super. I teraz popatrz, jedyneczka
Ja wybieram sobie ten mój kolor niebieski i staram się mojego kota zamalować na niebiesko. Uwaga na linię, żeby nie wejść na linię. I wchodzę do kotka numer 2. Znowu wiaderko i teraz zielony. Mój zielony. Staram się, o to chyba. I ty też zamaluj każdego kotka w kolorach, który masz na scenie. Ja trójeczkę. Daj znać przy okazji, czy się udaje to robić. Nie chciałabym zbyt szybko. Alicja, ja mam 4 koty. No, nie, przepraszam. Mam jednego kota. Czterech odsłonach, czyli w czterech. Daj znać, czy to się udało. Przepraszam. Suprze skrypt. Teraz zobacz. Możemy zacząć znowu od pierwszego. Na tym niebieskim, jak jestem, to troszkę powyżej znajduje się okienko, gdzie jest jego nazwa. On się nazywa tak Kat1A. Ja nie chcę, bo ja nie będę wiedziała, że on jest niebieski, więc napiszmy mu niebieski. Musimy im nadać nazwy kolorom, bo będzie nam łatwiej stworzyć skrypt. Klikam na kolejny, te nakładamy, zielony. U Ciebie masz swoje kolory, więc staraj się zrobić dokładnie, jakie masz. Żółty u mnie i tego jasnego takiego nazwę czerwony. Tym sposobem każdy kostium ma swoją nazwę, oddającą kolorowi. Teraz czekam na informację, czy udało się wpisać nazwy. Alicja, daj znać, kiedy uda Ci się wpisać ich nazwy, czyli te kolory. I będziemy iść dalej. Świetnie, super. Alicja, w takim razie już nam ten panel o nazwie kostiumy nie będzie potrzebny, więc wracamy do naszego skryptu. Tutaj na górze musimy kliknąć na zakładkę skrypt. I jesteśmy już w tym miejscu, w którym byliśmy na samym początku. I teraz stworzymy sobie taki prosty projekt, który będzie polegał na tym, że mój kotek będzie poruszał się za moją myszką komputerową, czyli tą strzałeczką.
jeżeli wejdziesz na czerwono i tutaj poznamy nowy bloczek, wejdźmy sobie, Alicja, w tą kategorię pomarańczową naszych krokodyli i na razie przeciągnijmy czwarty od góry, na boczek. Czwarty od góry. Warunek, jeżeli się wydarzy. No i zaczynamy. Zanim zbudujemy warunek, to najpierw wprawimy tego kota w ruch, żeby można było z nim sterować. No to zaczynamy. Będę robiła powolutku, krok po kroku. Jeżeli coś się będzie wieszało, z czymś nie nadążasz, to od razu mi pisz. Dobrze. Skoro początek, to musi być brązowy kolor. I znowu zacznę od zielonej flagi. Czyli kiedy zielona flaga? Chcę, żeby mój kotek zawsze wchodzimy w kontrolę pomarańczową. Krokodyl, trzeci bloczek od góry. Zawsze. I to jest to, co mówiłam, że ten krokodyl zawsze będzie się pojawiał praktycznie w każdym programie, bo on to oznacza, że zawsze podczas działania programu. Chcę moim wskaźnikiem myszki, czyli ruch, no bo ruszanie. I teraz uwaga, liczymy od góry piąty bloczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąty bloczek, który się nazywa ustaw w stronę. I tutaj już mam wpisany wskaźnik myszy, czyli to jest ta moja biała strzałka, którą teraz ruszam. Po rozwinięciu na razie nic nie mam, ale tu się może coś pojawić. Gdybym miała więcej duszków, to tu by się coś pojawiło. Tylko pamiętajmy o tym, że jest taka możliwość. Ok, no to teraz tak. Żeby mój kotek mógł się poruszać za moim wskaźnikiem myszy, to najpierw musi się w stronę, niej ustawić, czyli popatrzeć na nią, a dopiero przesunąć się. Czyli przesuwam o 10 kroków. My już wiemy, przetestowałyśmy to w pierwszym projekcie, że ta dziesiątka to bardzo szybko. Alicja, dlatego weźmy sobie, a nawet dwójeczkę. Zróbmy tego kota bardzo wolnego. Oba te bloczki, flagę, zawsze patrzeć, czyli ustawię się w stronę wskaźnika myszy i będę się przesuwać do niej. No to sprawdźmy, czy to zadziała. Uruchamiamy strzałkę i teraz spróbuj, Alicja, ruszać tylko myszką. I zobacz, czy twój kot chodzi ci po twojej scenie. On jeszcze nie zmienia kolorów, bo jeszcze nie dołożyliśmy warunków. Na razie tylko ma się. I to znajduje się, uwaga, w czujnikach. Taki bardzo ładny, jasny, niebieski kolor, zaraz pod kolorem pomarańczowym z krokodylami. Tutaj mamy czujniki i mnie interesuje drugi blok. Drugi, popatrzmy. Czujnika koloru. No na razie, musimy przetestować.
chwytamy ten bloczek niebieściutki. I tutaj możemy wkładać i zobaczmy, że się nic nie dzieje. Nic się nie podświetla. One do siebie mogą dla nas się wydawać identyczne. Natomiast dla komputera to jest kolosalna różnica. Więc ja muszę mieć dokładnie ten sam kolor, który znajduje się tutaj, na scenie. Jak to robimy? Klikam w to malutkie okienko, gdzie mam już jakiś kolor. Klikam raz. Mój kursor myszki zmienił się na taką łapkę. I teraz nie klikając, tylko przesuwam. Przesuwam, by przy okazji zobaczyć, że jak przesuwam po różnych polach, to ten kwadracik mi się tam zmienia. Przesuwam sobie na zielone i w tym momencie zatwierdzam, czyli jeszcze raz klikam myszką i pobrałam dokładnie mój kolor. To jest dokładnie kolor. Alicja, proszę o informację, czy udało Ci się pobrać kolor? Jeżeli coś powtórzyć, to śmiało. Świetnie. Dobrze. Jeżeli dotykam koloru zielonego, to chcę być zielony. Wchodzę w kategorię wygląd.